Przede wszystkim, znowu pan 7, ściąg Baldur's Gate 3. Dobra, zejdźmy. Idźmy na dół. Ciekawe, tutaj mam jeszcze jedną rzecz, niby do zbadania. Zobaczymy. Forma odlewcza, tygiel. Dobra, domyślam się, że tutaj umieszczamy Myrtal. Teraz formę. Nie wiem, czy nie ma, nie znajdziemy tu jeszcze jakichś innych form w takim razie. Zobaczmy tutaj. Tutaj mamy jeszcze miejscówkę. Nic nie broni nam to zbadać. Okej, na szczęście gra zaznacza te złe rzeczy. Okej, mamy tego żywiołaka lawy. Odporność. Odporność na obrażenia kłute. Odporność na obrażenia od zimna. Obrażenia od zimna są podwojone. Odporność na obrażenia od trucizn. Okej. I rozumiem, że on się chyba pewnie jakoś leczy od przebywania w magmie. Dobra, będziemy musieli zmienić zaklęcie Gale'owi. Może nawet będziemy musieli się przespać nim. Kala ognia się nie przyda. Z trzeciego poziomu chyba nic nie byłbyśmy w stanie robić. Kwasowe z... Kwasową strzałę Melfa mógłbyś mu zasadzić. I w sumie tyle, co? Przydałoby się więcej obrażeń od zimna. Ale nie masz żadnych czarów od zimna. Może masz coś w ekwipunku. Masz plagę. Poziom maga za niski, to jest czwarty poziom. Moment, gdzie to zniknęło? Zniknęło? A, opuściłeś, okej. Przeszywające zimno. Zwój burzy lodu też jest czwarty poziom. Dobra, no to musimy się opierać na kwasowej strzały Melfa, żeby to było zadawać obrażenia, oraz na magicznych pociskach. Dobra. To ja zadaję jakie obrażenia mocy, więc powinno też w niego wchodzić. Tylko możesz go przeklnąć. Dobra. Spróbujmy buławę zrobić. Tak zapiszę na wszelki wypadek, gdyby mnie nie zafascynowało to, co dostaniemy.
No use. It's blocked. Dobra. Jak teraz naciśniemy to, to zadziała? That did the trick all right. And down it goes. Czy to oznacza, że seems simple enough. Ciekawe mnie, czy to zwabi strażnika. Zdecydowanie. Można nazwać to strażnikiem. Dobra, co my tu mamy? Wysokie KP. 300 punktów zdrowia. Odporność na obrażenia cięte, odporność na obrażenia kute, odporność na obrażenia... Ok, jesteś wrażliwy na obrażenia obruchowe. Odporność na ogień, odporność na nekrotyczne, na elektryczności. Więc tak. Trzeba by cię jakoś obuchowo nawalać. Dźwięk jako tako zadziała, zimno jako tako zadziała. Kwas? Kwas jako tako zadziała. I KP 18. Wykonać w całości zatamantyny waży tyle co smoki, jest niemal równie niezniszczalny, tylko ekstremalna wysoka temperatura pozwala na zmiękczenie i kształtowanie tego metalu. Dobra, no to będziemy cię trzaskać i zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Spróbujmy go zaklnąć na siłę. Ups. Nie chciałem tego zrobić. Jak to zadziała? Nie najlepiej. Wstrząsające uderzenie. Przerwała twoją koncentrację. Dobra. Trzask, trzeci poziom.
Tak. Mam jakieś strzały również. Które są obuchowe. Zobaczymy je, jak się nam uda użyć. Te obrażenia zdecydowanie nie wchodzą. Dobra, pobłogosławmy się, bo na razie dosyć szczęśliwie nam wchodzą ciosy, ale to nie musi długo trwać. Młot nie trafił, dlatego skupił się na Willu. Dobra. Jak magiczne pociski mu będą wchodzić? Nie najlepiej. Dobra, rzućmy podkoł w Willa. Jak tak rzucimy, to ciekawe, czy ich dwoje uleczy. Zobaczmy. Nie. Okej. Dobra, Will. Zobaczymy, czy to przeżyjesz. Przeżyłeś. Fajnie. To teraz zaatakujesz to jako pierwszy. Dostaniesz leczenie tym razem. Jakiś olej by ci się tobie przydał. Toksyna nic nie da. Trucizny też nic nie dadzą. To nie, po prostu nawalaj. Ładnie. Dźwięk, zimno, moc, kwas. Dobra, to dawaj dalej magiczne pociski w takim razie. A kłute chyba nic nie dadzą, tak? Dobra, ma odporność na kłute, ale coś dadzą. Hmm.
przyspieszenie. To może się przydać. Dobra. Staś drugą akcję. Dobra, serduszko. Chcemy rzucić masowe kojące słowo. Na razie nie, na razie zostawmy tak jak jest. Dobra, Will, tym razem weźmiesz miksturkę na początek. Dobra, spróbujmy zaatakować może Gale'em na sam koniec. Ciekawe, czy on będzie wtedy próbował odejść od nich i rzucić się na Gale'a i czy sprowokuje to ataki. Dobra, ale na początku Will. Okej, przyspieszenie niestety tylko na jedną turę było. Nie chcę jego przyspieszyć. Czy ty możesz podejść trochę tutaj bliżej? Dobra. Błogosławieństwo ci zniknęło. Możemy użyć to Gale'em, co prawda przez to nie zaatakuje. Ale cóż, trudno. Ty zadajesz chyba świetne obrażenia. Okej. Okay. To błogosławieństwo chyba... Moment, dostaje zwiększone KP? Nie. Dlaczego nasza szansa trafienia nagle spadła? Okej, okay, zmniejszyły ci się odporność. Zwiększyły ci się odporności. Nie wiem czemu. Czy to w drugiej fazie tak masz? Skoro i tak nie mamy nic więcej, to zróbmy bardowską inspirację. Nadal masz na wszystko odporność. Dobra, albo brakuje nam czegoś specjalnego. Wiem. Powinniśmy go zalać lawą. Teraz? Tak. Dobra. Czy możemy jakoś cię przyspieszyć? Nie mamy więcej zaklęć. Czy mamy zwój przyspieszenia gdzieś? Nie widzę.
Zaatakujmy. I masowe kojące słowo. Ty nam się zaraz stopisz. Przejdź tutaj. Dobra. Rzuć jeszcze magiczne pociski, póki masz. Dobra, i mam nadzieję, że przeżyjemy to. Ładnie. Dobra. Nadal jesteś osłabiony. Never a dull moment. Dobra. Rzucę w ciebie dużą potką. Miał cię uleczyć, ale nie uleczyło. Dobra. Wszyscy niech się powoli leczą. Możesz go... Momencik, możesz go... Okej, zarodniki chyba są na jakimś danym miejscu. Okej. I on teraz ma przyspieszenie. Nie zauważyłem tego. Dobra, teraz my mamy przyspieszenie. Więc go... ściel. Ładnie. A kto ma jeszcze akcję? Dobra, ty masz jeszcze dwa tury przegrzania. Powinno nam się to udać. Ciekawe, czy promień mrozu może to ci ściągnąć, to przegrzanie. Mam nadzieję, że nie. A masz jeszcze te magiczne pociski. Dobra. Odejdź, Gale. Ciekawe, czy... próbując dosięgnąć Gale'a, dostanie od nas ataki. Zobaczymy. Ładnie. Dobra. Tylko trochę obrażeń zostało. Will. Gale. Użyjmy jakiegoś czaru z księgi. Bo miałeś masową strzałę Melfa.
Co możemy w ciebie rzucić jeszcze? Strzałem mrozu? Gdzieś tu miałem coś takiego. Strzała lodowa. Okej, okay. Teraz skończyłoby mu się przegrzanie. I to by było cienko. Pomóż swojej koleżance. Dobra. Co ty miałeś tutaj? Hełm czaszki Gryma. Napastnicy nie zadają postaci noszącej tej przedmiot trafień krytycznych. Zapewnia odporność obrażenia od ognia. Ekstra. Nadto znak łowcy. Will, tobie to damy. Pójdziesz nam polować potem tego żywiołaka ognia, który tam się czaił. Dobra, na szczęście nie potrzebowaliśmy żadnych specjalnych przedmiotów, żeby go pokonać. Ale tak, gdybyśmy nie mieli żadnych obrażeń obuchowych w postaci... serduszka, to bylibyśmy trochę... mielibyśmy trochę przerąbane. Dobra. Okej. I mamy buławę. Zguba diamentu. Jeżeli adamantytowy oręż uderzy w jakiś obiekt, zawsze jest to trafienie krytyczne. Zabójcza broń. Ta broń ignoruje odporność na obrażenia obuchowe. I zaklęta broń plus 1. To powiedziałbym, że całkiem nieźle. A jeżeli uderzy w obiekt, okej. Czyli nie w przeciwników, tylko w jakieś... Powiedzmy, możemy tym rozwalać skały i tak dalej. No to nieźle. Trochę nie jest lepsze niż to, co mamy teraz. Ale wezmę z ciekawości. Możemy też broń paskową może. Znaczy zbroję paskową. Zrobić. Gdzie jest ten Myrtal tutaj? The hammer can't do much without a little heat to move things along. The lava. Dobra. Chodźcie tutaj. Zastanawiam się. Może tego strażnika dało się rozwalić tym później tą dźwignią. Ponieważ on się zawsze rzucał na... Mogliśmy sterować, na kogo on się rzuci, więc wzięlibyśmy tą osobę, postawili ją tutaj, strażnik by też podszedł tutaj, potem w następnej turze byśmy osobę tą wycofali i przywalili mu młotem. To też może być niezła opcja.
Momencik, chyba nie wyrzuciliśmy formy i dlatego... Momencik. Drogą buławę zrobiło. Dobra, wyrzućmy. Paski metalu. Zobaczymy też pozostałe rzeczy. Zobaczmy najpierw paski metalu. Co z tego wyjdzie? Widzicie? Nie stójcie w przyszłym jeziorze lawy. I cyk. Okej, to jest zbroja płytkowa, ale ona jest ciężka, więc nikt z tego nas nie użyje. Wszystkie odnoszone obrażenia są zmniejszone o 2. Intensywny diamentowy odwet. Jeżeli trafi cię atak wręcz odrzucony napastnik, zatacza się przez 3 tury. Utrudnienie w testach skradanie się. Napastnicy nie zadają postaci noszącej ten przedmiot trafień krytycznych. Fajnie, fajnie. Zróbmy średnią zbroję. Możliwe, że w przyszłości byśmy wyspekowali serduszko, żeby nosiła ciężkie zbroje. Ale do tak odległej przyszłości myślę, że znajdziemy już lepsze pancerze niż to, co możemy tutaj wykuć. Im bardziej zastanawiam się nad tą walką, tym bardziej myślę, że nie zrobiłem jej tak, jak powinno się zrobić. Ale cóż. Zadziałało, zadziałało. Na wyższych poziomach trudności na pewno takie nawalanie w niego pewnie by nie przeszło. Dobra, dostaliśmy zbroję łuskową. Wszystkie odnoszone obrażenia są zmniejszone o 1. Jeżeli trafi cię atak wręcz odrzucony, napastnik zatacza się przez 2 tury. Utrudnienie w testach skradanie się, napastnicy nie zadają trafień krytycznych. Dobra, to, czyli ty nie masz trafień krytycznych. I ty nie masz trafień krytycznych. Ponadto ty dostałaś 15 KP. Jeszcze chyba nie spotkaliśmy nic, co by miało aż tyle KP. Więc gratulacje, serduszko. Twarda z ciebie babka. Dobra. Możemy pewnie wrócić na górę. Możliwe, że tam, gdzie był ten żywiołak ognia, że znajdziemy jeszcze jedno źródło metralu i coś jeszcze może będziemy mogli sobie wykuć. Zobaczmy tutaj. No nie wiem. Dobra, ale na pewno
zasłużyliśmy na razie na odpoczynek. Udajemy się do obozu. Gail. Już nie chcemy tego. Weź sobie z powrotem to. No one stop me yet. Czy moi towarzysze mają coś nowego do powiedzenia? O, Halsin ma piąty poziom. Czy zawsze miał? Nie pamiętam. Nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Niedźwiadku. To już gadaliśmy. Dobra. Zagadajmy może do serduszka. Że coś będzie miał nowego do powiedzenia. MVP ostatniego bossa. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Łączy nas coś szczególnego, co o tym porozmawiać. Very serious of you. But go ahead. Jak się trzymasz? Always good when I'm with you. Fine. What's on your mind? Co sądzisz o tym, co zaszło w gaju druidów? I suppose some would commend our actions. Goblins would have raised that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Jak sobie radzę, twoim zdaniem? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together, and it seems we have plenty in common. Dobra, nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Szkoda. Weź to serduszko. Może tak, ukryj podczas dialogów. W sumie ten mój kaptur mogę też ukryć podczas dialogów, tak? To całkiem powiedzmy, że jako tako wygląda. Dobra. A może Gail masz coś do powiedzenia? Nie. Jestem zawiedziony tym. Na początku dużo wszyscy gadali, a teraz tak my. Cały kurczak. Dobra, co tu jeszcze dużo waży z tego, co mamy? Takie najcięższe rzeczy już ostatnio się pozbyłem. Celami dużo waży. Jeszcze coś za 4. Wino na deser. Standardowe buffy. W sumie podczas ostatniej walki mogłem użyć tej osłony witalności, ale nie pomyślałem o tym. Moment. To jest ciężki pancerz. Okej. Więc nie będziemy mogli tego użyć w takim razie. Chyba, że kiedyś damy tobie ciężki pancerz.
Dobra, zmienimy to. Ale najpierw wyjdziemy. Może to damy serduszku? Nie, dobra, wpuśćmy. Zajmijmy się tamtym. Zajmijmy się tamtym żywiołakiem ognia. Mam nadzieję, że jeżeli masz odporność na ogień, to nic ci nie będzie w stanie zrobić. Dobra. Zobaczmy, czy to zadziała tak, jak myślę. Nie, to nie zadziała tak, jak myślałem. W takim razie średnio nam się to przyda. Cóż, na pewno lawa ci nie zadawała obrażeń. Może te wybuchy ci zadawały obrażenia? Moment. Czekajcie tutaj. Wydaje się, że on nie atakuje nas. Okej. To pewnie odporność obrażenia od ognia. Średnio ta odporność działa. Ale nie widzę kolejnego źródła. A ty nie miałeś czasem czaru odporności na żywioły? Ochrona przed energią, dokładnie. Nigdy tego nie używałem. A fajny czar, ciekawe. Dobra. Ra przed energią. Ogień. Na mnie. Don't waste a step. Też tak jakoś średnio to działa. Dobra. Czyli jednak coś to nas chroniło, ale nie do końca ten hełm. Dobra. Zobaczmy, czy on się wkurzy, jeżeli tamtą skrzynkę obrabujemy. Dobra. Mogłem pewnie sobie rzucić ten wskazówki, zanim tutaj podszedłem. Próbujmy parę razy. Okej.
Palce giganta, wzgórzowego pióro Pegaza, kora drzewa, myślący amulet. Okej. Okay. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? Oprzyj się pragnieniu. No cóż, chyba będziemy się śmiali. There's no escaping the laughter. Telepathic mushrooms, walking brains. It's all so comical. Przezabawny. How unfortunate. Alas, thou must do. Return me. Take me home, and thou shalt grow with blessings. Dokąd mam cię zwrócić? Komu? To my granddaughter, Shira Clawin. Serves Ilmata, Shida. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. Jestem... to ten amulet, co czytaliśmy, że sprawił, że gość oszalał. Wyglądał ciekawie, ale może jednak go nie nakładajmy w takim razie. Jesteś duchem? Co ci się przydarzyło? Thou shalt return me home. It is written. Skoncentruj się na tej istocie. Jakie są jej zamiary? Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Zbadaj amulet. Etched on its face is an image of the dawning sun. Przyjrzyj się wygrawerowanemu obrazowi. Co może oznaczać? You recognize the symbol. It belongs to those sworn to Lathander, god of dawn and renewal. Whatever madness this spirit suffers was inflicted by Lathander's enemies, followers of Shah. And this madness may flow into you. Zabiorę cię do smoczej przeprawy, do twojej wnuczki. I shall walk with thee. I shall grant you my power. Schowaj amulet. Feel a chuckle coming on, but it soon fades. Dobra. Szybko przenieśmy się do kuźni, zanim żywiołak zmieni zdanie co do nieatakowania nas. Dobra. Tego niestety nie będziemy na razie używać. Gdzie się twój hełm podział? Musiał poprzeglądać te przedmioty z powrotem. Tak, ten przedmiot ma trzask, rozmowa z myślącym amuletem oraz przywrócenie ki. Żeby wydechować energię amuletu, odzyskujesz punkty ki w liczbie 2, to pewnie dla mnicha. Tak, nie zamierzamy podzielić losu jego poprzedniego właściciela, więc nie będziemy go nakładać. Ty miałeś ten hełm.
robić swoje rzeczy. No i dobra, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o Podmrok. Rozszyfruj kod książki Orfeusza. Nic więcej nie znaleźliśmy. Dobra, podróżuj przez Podmrok, wyczyni szar. Nie znaleźliśmy Pieśni Nocy. Możemy jeszcze spróbować tą korę susową zrobić, a to musimy cofnąć się gdzieś na powierzchnię. Poszukam. Mamy wskaźnik od tego, więc nie będzie trudno to znaleźć. No i to tyle, tak? Dobra. Jeszcze nie wiem, czy na pewno byłem tutaj w tym składzie prochu dymnego. Nieważne. Dobra, zobaczymy jeszcze tą broń mistrzowską. I cóż, i będziemy się zawijać z Podmroku i ruszać dalej. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.